Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze? O ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest Kamil Mikołajczak, dyrektor zarządzający Templeton Asset Management Poland TFI. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I porozmawiamy dzisiaj trochę o inwestowaniu, o rynku inwestycyjnym, o tym, co dzieje się na tym rynku ciekawego. Zacznijmy może jednak od takiego wytłumaczenia, co inwestycją jest, a co nią nie jest. Dobrze, więc jeżeli chodzi o taki podstawowy podział, inwestycją nie jest na przykład trzymanie pieniędzy w banku na lokacie. to jest oszczędzanie. A co jest inwestowaniem? No inwestowanie to jest chęć pomnożenia naszych pieniędzy, pomnożenia naszych oszczędności, ale to zawsze wiąże się z ryzykiem. Bo część tych inwestycji, a nawet całość, możemy strac stracić, mogą to być inwestycje, nie? na giełdzie, mogą to być inwestycje w nieruchomości, mogło, może to być chociażby także zakup obligacji skarbowych, ale to zawsze wiąże się z jakimś mniejszym bądź większym, ale ryzykiem. Spotkałem się z taką zasadą, inwestuj tyle, ile możesz stracić. Tak i to jest dobra zasada. Może nie, oczywiście nie chcemy tracić nic, natomiast musimy sobie często zadać pytanie, ile pieniędzy jesteśmy w stanie stracić w jakimś krótszym okresie inwestycje mają to do siebie, że trzeba na niej patrzeć raczej z horyzontu kilku lat niż kilku miesięcy i jeżeli w tym horyzoncie krótkim jesteśmy gotowi na ryzyko, powiedzmy nasza inwestycja w wyniku zawirowań rynkowych spadnie o 10-20% w ciągu kwartału, pytanie czy to wytrzymałem? Bo jeżeli sobie odpowiem, ok, wytrzymamy, bo wierzymy, że w perspektywie 5 lat zarobimy na tym więcej, to ok. Natomiast w krótkim terminie trzeba brać pod uwagę to ryzyko bólu, ten próg bólu, na jaki jesteśmy gotowi. Spotkałem się też z pojęciem dywersyfikacja portfela, to znaczy nie stawiamy wszystko na jedną kartę i na jedno źródło, lecz stawiamy kubkę tu, kubkę tam naszych pieniędzy i po prostu obserwujemy, co się z tym dzieje. Oczywiście i to jest najważniejsza, że to jest chyba najważniejsza zasada, której warto się trzymać w inwestowaniu, ponieważ nie oszukujmy się, nikt z nas nie jest dłużbitą i nie potrafi przewidzieć jak będzie się zachowywał rynek. On rządzi się swoimi prawami często bardzo nieoczekiwanymi i nie każda inwestycja, która z góry wygląda na świetną może przynieść nam ten zysk, bo rynek może myśleć inaczej. Chodzi o to, żeby rozdzielić te nasze inwestycje na kilka miejsc i żeby część przynajmniej naszych inwestycji dała nam solidny zysk. A część musimy liczyć się z tym, że tego zysku nam nie da. Może przyjść. Ważne, żeby całościowo, żebyśmy całościowo byli na plusie. Możemy zauważyć chyba pewne trendy inwestycyjne, coś, co się zmienia na rynku, albo od jakiegoś czasu narzędziem jest coraz popularniejszym. Tak, faktycznie rynek cały czas się rozwija. Nie można powiedzieć, że stoimy w tym samym miejscu. Pojawiają się nowe narzędzia, ostatnio nowe instrumenty finansowe. No niewątpliwie taką popularnością w ostatnich latach bym powiedział nawet w kwartałach, cieszą się kryptowaluty. Cały, że tak powiem, rynek masowy mówi o tym, że inwestujmy w kryptowaluty, bo tam faktycznie możemy osiągać niesamowite stopy zwrotu i często jesteśmy trochę zachwyśnięci tymi, że tak powiem, kryptowalutami, natomiast musimy mieć z tyłu głowy, że za kryptowalutą tak naprawdę nie kryje się realna wartość. To jest sztuczny twór, który nie odwzorowuje żadnej wartości. To nie jest przedsiębiorstwo, w które inwestujemy, które nam przynosi zyski. To jest coś unikalnego. Bardzo ciekawa technologia, jaką jest blockchain, za tym stoi. Natomiast pamiętajmy, że wszystko to, co jest bardzo popularne, o czym dużo słyszymy, niesie za sobą większe ryzyko i to musimy mieć z tyłu głowy. Znów taka eee. zasłyszana zasada, że jeśli twój fryzjer opowiada ci w co zainwestować, to w to nie inwestuj, bo o tym już wiedzą wszyscy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest stara, dobrze znana zasada, czy hydraulik, czy taksówkarz, jeżeli oni mówią, że warto teraz zainwestować w akcje, raczej z tego rynku wyjść. No my jesteśmy, jak to ludzie, zwierzętem statnym i ten impuls w nasz podążanie za tłumem jest bardzo bardzo silny i od tego nie da się uciec. Warto natomiast jednak czasami ze spokojem patrzeć na to, co się dzieje, poczytać trochę różnych informacji, a nie tylko ślepo wierzyć Przede wszystkim social medium, które czasami próbują by wypompować w górę w jakiś konkret. Nie mówiąc już o tym, że te wykresy choćby bitcoina, one wystrzeliły, ale to po wielkim spadku kilka lat temu. Niektórzy może już tego nie pamiętają. Bitcoin już był prawie po 80 tysięcy, później było po 18 tysięcy, teraz znowu się zbliża w kierunku 70. Więc tak jak mówię, to jest aktywo. Bardzo zmienne, bardzo ryzykowne. Na pewno wielu osobom uda się na tym zarobić, bo za Bitcoinem teraz stoją także no, nowe instrumenty, czyli ETF-y tak zwane. I tutaj o, chciałbym zero. się na chwilę zatrzymać, bo to też jest popularne hasło. W największym skrócie to jest paczka akcji na przykład kilku różnych firm z jednej branży. To znaczy patrzymy myślimy o cyberbezpieczeństwa albo o nowe technologie. Tak, działają czy też fundusze inwestycyjne, czy ETF-y, tak zwane, to też są fundusze inwestycyjne w pewnym stopniu, ale notowane na giełdzie, gdzie ta iły cena jest, że tak powiem, na bieżąco, z sekundy na sekundę realizowana, podobnie jak poszczególnych akcji. One odwzorowują jakiś Tak, jeżeli zarządzający funduszem, mówię, właśnie stworzę fundusz, który będzie inwestował w spółki związane z cyberbezpieczeństwem, zadaniem zarządzającego jest kupowanie poszczególnych spółek, bo tak stworzenie algorytmu kupującego danego ETF-a, żeby... Od... I ktoś stoi za tym. Już my nie musimy codziennie obserwować notowań i sami decydować, choć oczywiście możemy, tylko po prostu tam pracują nad tym ludzie. Tak, dokładnie tak. To jest oddanie, że tak powiem, to jest po pierwsze dywersyfikacja. Inwestujemy w szersze spektrum niż na przykład jedna spółka, czy jeden instrument finansowy. Poza tym oddajemy w zarządzanie ludziom, którzy się faktycznie na tym zdają, którzy nic innego to nie robią, tylko spędzają swój czas zawodowy i mają doświadczenie w tym, żeby Wybrać za następny instrument. Rozmawiamy trochę o funduszach inwestycyjnych, to znaczy o grupach osób, o firmach, które nie tyle za nas robią całą robotę, ale podpowiadają i są pewnym takim asystentem w tym naszym inwestowaniu, co może być dla niektórych pewną taką wskazówką. Nie musimy być specami w kwestii giełdy, nie musimy mieć całego wachlarza pojęć w swojej głowie, bo po prostu mamy tych specjalistów gdzieś obok siebie. Inwestowanie samemu jest dosyć skomplikowane. Jeżeli chcemy robić to bardzo profesjonalnie, to nie oszukujmy się, musimy na to poświęcić dużo czasu i musimy mieć przede wszystkim odpowiednie źródła. To nie jest tak, że każdą informację jesteśmy w stanie znaleźć na bieżąco. Trzeba mieć do tego specjalne oprogramowanie, trzeba mieć specjalne instrumenty, które tą wiedzą nam dają. Jeżeli mamy wiedzę, mamy informację, musimy tą informację przeanalizować. To też nie jest proste. Potrzebne są do tego algorytmy, specjalne aplikacje, wytworzone Czasami spotykam się z takimi wykresami pełnymi linii, które um, informują o pewnych trendach, o nadchodzących spadkach. Jest to już wiedza specjalistyczna. To jest tak zwana analiza techniczna, która opiera się na historycznych zachowaniach danego instrumentu, która bada różne scenariusze i ich prawdopodobieństwo. Tutaj też w dużej mierze wchodzi statystyka. Co jest wiedzą na przykład spotykaną na niektórych studiach, ale też nie zawsze i nie wszędzie. No, zastanawiam się jeszcze w naszej audycji o pewnym takim inwestowaniu dla studentów. Ostatnie badania pokazywały, że nie wszyscy oszczędzają, a co dopiero o inwestycjach mowa, plus studenci nie patrzą w dalszą perspektywę załóżmy, 30 lat, bo życie toczy się tu i teraz i oszczędzać musimy z tego, co nam wpadnie niewielkiego na konta tu i teraz. I tu Tutaj też musimy mieć pewną strategię, co robić z tymi naszymi pieniędzmi czy tytułowymi groszami. Tak, inwestować można właściwie od bardzo niskich kwot, ale to, co jest najbardziej chyba istotne w takim inwestowaniu, to jest regularność. Jeżeli wybierzemy jaki, jakiś program inwestycyjny, jakiś produkt inwestycyjny i wpłacamy tam powiedzmy nie wiem, 100, 200, 300 zł miesięcznie, to dla nas może być nieodczuwalne, tak? bo jesteśmy w stanie przeżyć, ok? W tym miesiącu te 300 zł i w każdym kolejnym będę odkładał. Natomiast ten efekt kumulacji, ta śnieżna kula, która z tych pieniędzy się robi, ona ma tak naprawdę znaczenie. Mówi się o magii procenta składanego. Dokładnie tak. E, pamiętajmy też, że kupując, kupując regularnie inwestycje na przykład na rynku kapitałowym, kupujmy pakiet jakichś akcji, powiedzmy, spółek amerykańskich odzwierciedlających indeks pieniędzy. i robimy to co miesiąc, za samo samopłatę. Dla nas do końca nie ma znaczenia, czy teraz rynek jest w górze, czy jest na dole. Bo jeżeli rynek jest drogi, akcje są drogie, no to kupujemy za te 200-300 zł tych akcji mniej, czy danego produktu, czy tego funduszu. Jeżeli rynek jest z kolei tani, to kupujemy więcej. Tu jest też zasada uśredniania. Oprócz procentu składanego jest zasada uśredniania, która w długim terminie przy inwestowaniu... To jest pewna wiedza, którą można zyskać choćby podczas specjalnych lekcji, które współorganizujecie. Nazywa się to eduakcja. I ta litera mamy celowo przestawione edukację w eduakcję. Co robicie? Co mówicie młodzieży? Czego chcą się młodzi dowiedzieć? Więc tak, to, to są spotkania bardzo często z licealistami, którzy naprawdę zadają bardzo trafne pytania. Ja powiem szczerze, z mojego doświadczenia tutaj z klientami z rynku finansowego, uczniowie zadają częściej bardziej sensowne pytania niż dorośli, którzy od wielu lat już inwestują i to mnie napawa bardzo dużym optymizmem, bo jednak ta edukacja finansowa w Polsce, ona troszeczkę została w tył tyle przed minione lata, a młodzi ludzie dużo czytają, dużo obserwują i mają coraz większy dostęp do informacji i dzięki temu wyciągają bardzo sensowne wnioski, a my chcemy im pokazać jakie są podstawowe zasady oprócz tego, co oni dostają, żeby mieli te najważniejsze zasady, czym się różni chociażby inwestowanie od oszczędzania. Co można inwestować? Jakie są zasady? I... Uzupełnienie tego, co kiedyś pojawiało się w szkolach, szkołach jako podstawy przedsiębiorczości. Dzisiaj mamy biznes i zarządzanie. No i tutaj przychodzi praktyk, mówi, co się dzieje na rynku, co można robić. I to jest jakaś wskazówka dla tego młodego człowieka, który nie opiera się tylko na linijkach w książce. Większość książek, z który... Studenci w tym momencie uczą się ekonomii. Podejrzewam, że ja też się z nich uczyłem. Były to te same książki. I 90% tych praw dalej jest bez zmian. Natomiast rynek też ewoluuje. To widzimy chociażby po tym, co się dzieje na rynku amerykańskim, na rynku polskim i na wszystkich innych, że te zmiany nastąpiły. Rynek trochę zachowuje się inaczej. Kiedyś, kiedy pisano te książki, nie było chociażby kryptowalut. Nikt nie wiedział, jak one się będą zachowywać. Nie drukowano pieniędzy. W bankach centralnych, nie było kilku innych rozwiązań, które są stosowane teraz. Dlatego taki praktyczny aspekt spojrzenia na tą wiedzę finansową też jest istotny. Ale to też pokazuje, jak bardzo dynamiczna jest to kwestia, jest to temat i warto obserwować to, co eksperci mówią na bieżąco. Może warto sobie też zrobić nawyk czytania choćby gazet i rzucania okiem na więcej niż na nagłówki. Oczywiście są bardzo ciekawe portale takie informacyjne, stricte zajmujące się rynkami finansowymi, które warto śledzić, warto sobie gdzieś zasubskrybować, dostawać nie wiem, raz dziennie maila z takimi kluczowymi informacjami. No i też nie bazujmy, naprawdę proszę, nie bazujmy tylko na tym, co usłyszymy na social mediach, bo tam ten szum informacyjny często jest bardzo duży, raczej bazujmy na tych informacjach prawdziwych, a nie plotkach. Zdecydowanie. Kamil Mikołajczak, dyrektor zarządzający Templeton Asset Management Poland TFI, dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie wskazówki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Piotr Topuliński, dzięki cała rozmowa do wysłuchania w podcaście 3 grosze o ekonomii, do usłyszenia za tydzień. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.